Siemanko, witam w moim kuchni. Dzisiaj przygotujemy... O, popatrzcie, ona już zaczęła. Trochę oleju. Przygotujemy czerwone curry z kurczakiem, które jest naprawdę świetne. To jest jedno z moich ulubionych dań w tej kuchni. Dobra, tutaj mam 50 gram czerwonej pasty curry. Jak przygotować taką pastę, możecie zobaczyć w innych moich filmach. I wrzucamy to z olejem. Musimy sobie to podsmażyć. Dobra, zapalamy gaz. Zapalamy gaz, podsmażamy tą pastę i mieszamy, żeby nam się nic nie przypaliło. Ta pasta ma oddać wszystkie smaki. No, dzisiaj będzie dobry obiad. Magda już się cieszy. Ja też. I teraz dolewam do tego pół litra mleka z kokosa. Możemy też użyć świeżego, który jest tutaj. Ale ja chciałam wam pokazać, jak to jest na takim... na tym, co możecie dostać w domu, tak? Mi się przypala. Ten po prostu reaguje, to mleko reaguje szybciej. Szybciej się redukuje. Dobra. Wrzucamy, mieszamy. No i teraz musimy sobie zredukować to wszystko. Niech odparuje trochę wody. A co dalej? Zobaczymy, nie? Dobra, teraz dynia. Musimy sobie ją obrać. Nie za dużo, ona ma taki fajny, słodki smak. Ona nada do tego curry. Wczoraj jadłem takie duże kawałki dyni. Naprawdę tutaj niesamowicie pasują. Dobra. O, popatrzcie. Takie kawałki. Na takie kawałki to kroimy. Ja uwielbiam dynię. Ta dynia, kurde, w tym wykonaniu jest zajebista. Musimy sobie tylko to obrać. Wiem. Tutaj jeszcze sobie pokroiłem chili, czerwoną i zieloną. Na takie, patrzcie, takie paseczki. To już jest gotowe. Tutaj jeszcze mamy liście limonki, które dodamy do tego. One fajne mają smak. And this, what is this? Basil? No i gdzieś tyle bazylii. Dzielimy tutaj gelifta. Dobrze, tylko po prostu wyciągamy sobie z liści. O. To jest przygotowane, szybkie danie, ale jest smakowite, nie? Dobra, i teraz kurczak, pierś kurczaka. O, zobaczcie, ona, jak ona to kroi. Ok? No problem. Tak, w takie cieniutkie paseczki sobie to kroimy. No dajesz, patrzcie, uważajcie, żeby wam mleko nie wykipiało, nie? Pomału zmniejszamy gaz, dajemy nam wolniejszy, niech się redukuje pomału. Dobrze, popatrzcie, jak się tak zredukowało jak tutaj, to nam zajęło pół godziny. Jeszcze to nie jest gotowe, ale jak już olej zaczyna wypływać na górę, to wtedy właśnie te smaki zaprzyjaźniły się ze sobą. I teraz dodajemy 250 ml wody do tego. O, bo widzicie, puściło ten tłuszcz. Tak? And what now? We add everything in? Yeah, half a tablespoon. Yeah. Okay. Wrzucamy teraz do tego dynię. O, popatrzcie, ten tłuszcz wypłynął na górę. O to nam chodziło. Hop. Dobra, dynia na samym początku. Mieszamy. What now? Dodajemy jeszcze jedną łyżkę cukru, bo wiadomo, wszędzie słodzimy wszystko. I dwie łyżki sosu rybnego. Trochę więcej. Moja babcia za ten cukier to by ją zabiła. Nie lepiej zrobić bimber z tego, kurde, niż używać codziennie do jedzenia. Jeszcze dodajemy świeże liście limonki i gotujemy. Jak się zagotuje, dodamy kurczaka. Wrzucamy sobie do tego kurczaka. Wrzucam kurczaka, jak się zagotuje. O, mieszamy to wszystko razem. This now? Dobra, i teraz. No i teraz gotujemy sobie to, niech się kurczak ugotuje i niech ta dynia też zmięknie. To jest najważniejsze. Teraz dodajemy chili i bazylię. Tu mam czerwone chili, tu mam zielone chili i tą bazylię ich świętą. Hop. Dobra, mieszamy. I zobaczymy, jak to będzie. Jak to wyjdzie. Niech to trochę zgęstnieje, niech się zaprzyjaźni wszystko ze sobą. Jak będzie zbyt pikantne, to chujnia. A jak będzie za mało pikantne, to dodamy więcej chili.
I teraz serwujemy. Po, trochę pikantne, ale dobre, dobre, dobre. Wlewamy to wszystko do jednej sogara. Hop. I tak wygląda nasze czerwone curry. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. Jest naprawdę bardzo dobre. Najlepszym dodatkiem w tym curry jest ta dynia. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. A po więcej przepisów zapraszam na Facebooka stronę. Kocham gotować, a ja idę jeść. Do zobaczenia.